Dzień dobry. Jak zwykle witam Was bardzo serdecznie i gorąco. Dzisiaj opowiem Wam o pewnym środku stylistycznym, który stosujemy w komunikacji, moim zdaniem za rzadko, a który bardzo się przydaje do tego, żeby w pełni wyrazić nasze myśli, czyli powiedzieć po prostu dokładnie to, co na myśli mamy. Mowa o metaforze. Zapewne wiecie z języka polskiego, czym jest metafora i nie po to się tutaj spotykamy, żeby przytaczać definicję. Powiem Wam, czym jest metafora w rzeczywistości komunikacji, jaką doświadczamy na co dzień. Metafora to coś takiego, co powoduje, że nasz słuchacz lepiej rozumie słowa. Możemy komuś na sucho podać instrukcję, jak coś zrobić, jak coś wykonać albo jak coś działa. Tak? Natomiast jeżeli posłużymy się metaforą, czyli porównaniem tego do czegoś, co jest znane słuchaczowi i czego już być może doświadczył i na temat czego wiedzę posiada, będzie nam znacznie łatwiej trafić do niego z tym, co mamy mu do przekazania. Możemy na przykład starać się opisać komuś dźwięk. Wie pan, zepsuł mi się samochód, coś w nim stuka, to jest taki stukot. I tutaj pojawia się problem, pytanie, jak opisać stukot w samochodzie, który przecież jest bardzo subiektywny dla jednego, może być głośny, dla drugiego może być cichy. Jak to zrobić, żeby jak najlepiej osoba, do której mówimy, zrozumiała, o co nam chodzi? Najlepiej w takiej sytuacji wybrać stukot, który ktoś już może znać. Na przykład to taki dźwięk, jakbym uderzała młotkiem o blachę, albo jakbym uderzała młotkiem o drewno, albo jakbym uderzała młotkiem o coś pustego, bo wtedy wiemy, że na przykład dźwięk będzie rezonował. Po co coś takiego robimy? Robimy to z kilku powodów. Po pierwsze, po to, żeby szybciej załatwić to, czego chcemy, czyli żeby szybciej pan mechanik zrozumiał, co zepsuło nam się w samochodzie i w związku z tym efektywniej go naprawił, ale też, żeby ludzie zrozumieli, co do nich mówimy, bo na przykład na czymś nam zależy, bo na przykład mamy razem zrobić jakiś projekt i jeśli oni nie zrozumieją, jak to ma finalnie wyglądać, no to projekt się nie uda. Bardzo często stosujemy metafory w komunikacji z dziećmi. Dzieci nie mają jeszcze takiego zasobu słów, ani nie mają też takiego bagażu doświadczeń jak dorośli i musimy im tłumaczyć wszystko prostszym językiem. Metafora jest narzędziem, które sprawdza się doskonale, ale jest jeden warunek. Żeby metafora zadziałała, musi należeć do świata słuchacza. Co to znaczy? To znaczy, że nie mogę podawać przykładów z medycyny mechanikowi samochodowemu i odwrotnie, bo ludzie ci należą do dwóch różnych światów językowych i mogą, oczywiście nie muszą, ale mogą się nie zrozumieć. Metafora, która będzie z kręgu wiedzy, zainteresowań i języka osoby, do której mówimy, będzie dla niej bliższa, szybciej i znacznie sprawniej taka osoba tę metaforę zrozumie, przyjmie ją, a przez to zrealizuje nasz cel, jaki sobie postawiliśmy w komunikacji. Więc używajmy metafor, upraszczajmy język, ale pamiętajmy, żeby zawsze mówić językiem osoby, do której się zwracamy. Wtedy ta komunikacja będzie nie tylko prostsza i skuteczniejsza, ale będzie też przyjemna, bo będzie po prostu efektywna. Tego Wam oczywiście życzę, zapraszając na kolejny odcinek i mówię Wam do zobaczenia.